Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Kilka dni temu wojska rosyjskie opuściły swoje dotychczasowe pozycje w rejonie Chersonia, a teraz Moskwa oficjalnie potwierdza wycofanie się z miasta. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że trzeba zachować ostrożność, nie liczyć na prezenty od Rosjan. Eksperci wojskowi obawiają się katastrofalnego scenariusza, w którym ogromna fala z wysadzonej tamy w Kachowce na Dnieprze zaleje Chersoń. Po ocenie obecnej sytuacji proponujemy zająć pozycje obronne wzdłuż lewego brzegu rzeki Dniepr. Rozumiejąc, że jest to trudna decyzja, zachowamy przede wszystkim życie naszych żołnierzy i gotowość bojową wojska. Utrzymanie go na prawym brzegu na ograniczonej przestrzeni nie ma perspektyw. Ponadto uwolni to część sił i środków, które zostaną wykorzystane do aktywnych działań, w tym ofensywnych, na innych frontach. Zgadzam się z tą opinią. Proszę rozpocząć wycofanie wojsk i podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia bezpiecznego przeniesienia personelu, broni i sprzętu przez Dniepr. W przestrzeni informacyjnej jest dziś wiele radości, ale musimy pohamować nasze emocje. Poruszamy się bardzo ostrożnie, bez zbędnego ryzyka, z korzyścią dla wyzwolenia całej naszej ziemi i dla zminimalizowania strat. Obecnie najcięższe walki toczą się w obwodzie donieckim. Na południu stopniowo posuwamy się do przodu, umacniając nasze pozycje krok po kroku. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent USA Joe Biden tłumaczył, dlaczego odmówił Ukrainie dostarczenia samolotów i rakiet dalekiego zasięgu. Nie daliśmy Ukrainie czeku in blanco. Na przykład zostałem zapytany, czy dostarczymy amerykańskie samoloty, by zabezpieczyć niebo nad Ukrainą. Powiedziałem, nie, nie zrobimy tego. Nie będziemy wplątywać się w trzecią wojnę światową. Zapewniamy jednak im wszystkie racjonalne możliwości obrony. Dostarczamy HIMARSy. Są dwa rodzaje tego systemu. Pierwszy, którego zasięg to ponad 600 mil i drugi o zasięgu 160 mil. Nie przekazaliśmy im żadnych systemów tego pierwszego rodzaju, bo nie chcemy, żeby zaczęli bombardować terytorium Rosji. W Warszawie spotkają się dziś prezydenci Polski i Litwy. Andrzej Duda i Gitanas Nauseda mają rozmawiać głównie o sytuacji na Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji, ale także o kryzysie energetycznym i sytuacji w Unii Europejskiej. Andrzej Duda przyjmie Gitanasa Nausedę, kwadrans po 16 w Belwederze. Przywódcy odbędą rozmowę w cztery oczy, później dołączą do nich ministrowie z obu krajów na drugą sesję obrad Rady Prezydenckiej RP i Republiki Litewskiej. Rada została powołana 2 lata temu. Obraduje co najmniej raz w roku na przemian w Polsce i na Litwie. Jej celem jest szukanie wspólnych odpowiedzi na światowe zagrożenia oraz wzmacnianie NATO i Unii Europejskiej. W ocenie Kancelarii Prezydenta wyzwania ostatnich lat pandemia i wojna na Ukrainie zbliżyły Polskę i Litwę. Nasze relacje są najlepsze od lat. Do rozwiązania zostało jednak też kilka punktów spornych, m.in. sytuacja polskiego szkolnictwa na Litwie. Gitanas Nauseda spędzi w Polsce 2 dni. Jutro weźmie udział w obchodach Święta Niepodległości. Prawo i Sprawiedliwość chce zmian w konstytucji, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów. Jeżeli ta propozycja zostanie przyjęta, posłowie i senatorowie nie będą ponosić odpowiedzialności wyłącznie za te działania, które są związane z wykonywaniem mandatu parlamentarnego. Zmiana idzie w tym kierunku, aby sprawcy pospolitych przestępstw, czy to posłowie, senatorowie, czy to sędziowie, mogli jednak podlegać odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu czy bez zgody Sądu Dyscyplinarnego w przypadku sędziów. Prezydent Andrzej Duda mianował 17 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Nominacje wręczył w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Powiedziałem do każdego z panów, w momencie wręczania tej nominacji, to jest odpowiedzialność. Ta tuba wraz z tą buławą waży tony, ale widzę, że żadnego panów w ziemię nie wgniata. To bardzo dobrze. To właśnie dlatego je dostaliście. W ocenie dotychczasowej służby, a także w ocenie tego, kim i jacy jesteście. Jako żołnierze Rzeczypospolitej, po prostu żołnierze Rzeczypospolitej, jako ludzie.
którzy podjęli się zadań i którzy te zadania w służbie dla Rzeczypospolitej realizują. Prezes firmy Meta Mark Zuckerberg poinformował o planowanym zwolnieniu 13% pracowników, czyli ponad 11 tysięcy osób z powodu spadających dochodów firmy i szerszych problemów w branży technologicznej. To pierwsze zwolnienia na tak szeroką skalę w 18-letniej historii Mety, wcześniej Facebooka, które następują po wielkich cięciach kadrowych w innych firmach technologicznych, takich jak Twitter. Po przejęciu sterów przez Ilona Muska z pracy w tym przedsiębiorstwie zwolniono ponad 6 tysięcy pracowników. Zuckerberg napisał w oświadczeniu, że wśród powodów zwolnień znalazło się ogólne spowolnienie makroekonomiczne i rosnąca konkurencja, a przewidywane wcześniej dochody firmy okazały się w rzeczywistości o wiele niższe. Firma wypłaci zwolnionym pracownikom wynagrodzenie podstawowe za 16 tygodni oraz za 2 dodatkowe tygodnie za każdy rok pracy w ramach pakietu odpraw. Niektórzy inwestorzy są zaniepokojeni działaniami Mety, która przeznacza ponad 10 miliardów dolarów rocznie na Metaverse, odwracając swoją uwagę od mediów społecznościowych. Również konkurencja ze strony TikToka jest rosnącym zagrożeniem dla firmy, ponieważ młodzi ludzie częściej wybierają tę chińską aplikację niż należący do Mety Instagram. Huragan Nicole uderzył we wschodnie wybrzeże Florydy, która liczy jeszcze straty po wrześniowym huraganie Ian. Nicole niesie ulewne opady deszczu powodujące powodzie i niszczący wiatr. Prognozy wskazują, że w kolejnych godzinach żywioł będzie przemieszczał się jeszcze przez kolejne stany USA. I to wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia o 14.00.